Elbląg to drugie pod względem wielkości miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie mieszka w nim prawie 120 tysięcy osób. Niezwykle ważną instytucją w tym mieście jest Cech Rzemiosł Różnych, który zrzesza wielu wybitnych rzemieślników. Jednym z nich jest Piotr Kwiatkowski, który od ponad 30 lat prowadzi nieprzerwanie zakład fryzjerski przy ulicy Mickiewicza w Elblągu. Swoją przygodę z zawodem rozpoczął w 1974 roku, a własną firmę otworzył w roku 1989. No, zupełnie przez przypadek zostałem fryzjerem, miałem inne plany życiowe, dostałem się nawet do szkoły medycznej, ale tak wyszło jak wyszło, no i zostałem fryzjerem. No ale wciągnęło mnie to. Wciągnęło mnie to, stało się moją pasją, moją pracą i z czasem uważam, że dobrze zdało się, że tak się stało. Piotr Kwiatkowski otrzymał tytuł mistrza w 1983 roku, a do cechu rzemiosł różnych w Elblągu dołączył w roku 1989. Od tamtej pory zaczął przyjmować uczniów, których przez wszystkie lata przewinęło się niemal 80. Wielu z nich prowadzi teraz aktywne życie zawodowe i ma własne salony fryzjerskie. Pan Piotr był niezwykle aktywnym członkiem elbląskiego cechu. Przez lata to właśnie on organizował egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Od 1991 roku związał się również z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, gdzie zasiadał w komisjach egzaminacyjnych, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa Izby do Spraw Samorządowych. Od 2018 roku przejął obowiązki starszego cechu w Elblągu i to za jego kadencji znacząco odnowiono cechowy budynek. Jestem ogromnie dumny z tego, że przyczyniliśmy się do rozwoju tutaj cechu w Elblągu. No, tutaj jesteśmy akurat na sali, którą żeśmy remontowali w ostatnim czasie. Poza tym mam znakomicie mi się współpracuje z moim zarządem. Za wszystkie zasługi dla rzemiosła pan Piotr Kwiatkowski otrzymuje najwyższe odznaczenie nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego – szable kilińskiego.